miłości, poświęcenia i murowania kamienia węgielnego na rozbudowę placówki, która funkcjonuje już od ponad 20 lat na terenie Białej, zajmuje się rehabilitacją dzieci i młodzieży. Na wiosnę przyszłego roku będzie to budynek taki, jak mamy tutaj na wizualizacjach. Tak, dobudowana będzie infrastruktura parterowa, wyposażona w 6 gabinetów, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, do dzieci. I tu będziemy całą działalność prowadzić, która teraz jest podzielona częściowo w tym budynku jest tak i częściowo jest na ulicy Kąpielowej. A teraz to dzięki właśnie wsparciu i tutaj możliwościom i własnym i też i sponsorów budynek powstaje i tutaj będziemy całość działalności prowadzić. W tym momencie pomagać? To są dzieci niesłyszące, dzieci z zaburzeniami słuchu, z zaburzeniami mowy, niepełnosprawne, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Nie jest to jedna tylko stricte grupa dzieci. Też domyślam się, że w tym ośrodku również pomoc znajdą dorośli. Tak, dorośli tak. Oni są tutaj, tak? Mają tutaj pomoc. Do tej pory właśnie tak było to oddzielnie, teraz jak już będziemy wszyscy razem, więc myślę, że będziemy też pokolenia łączyć, nawet i na różnego rodzaju zajęciach. Pierwsza siedziba to też tutaj była w tym budynku na parterze, ze względu na to, że coraz więcej z biegiem czasu pojawiało się dzieci wymagających naszej pomocy, czy to dzieci niesłyszących, czy z zaburzeniami słuchu, czy też mowy. Byliśmy zmuszeni do tego, żeby zmienić lokalizację na większą. Dziękuję bardzo Państwu prezesom Polskiego Związku Głuchych, oddziału Lubelskiego Koła w Białej Podlaskiej za dotychczasową działalność, którą prowadzili w tym budynku oraz w budynku przy ulicy Kąpielowej. Ciągle rosnąca ilość potrzeb, która związana jest przede wszystkim z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Wzrastające natężenie ruchu drogowego, coraz więcej czasu, który dzieci, młodzież spędzają słuchając głośnej muzyki, powodują, że tego rodzaju problemów z głuchotą niestety ilość wzrasta. I odpowiedzią na to zapotrzebowanie, a w samej Białej Podlaskiej co najmniej kilkadziesiąt osób wymaga takiej opieki, jest inicjatywa rozbudowy ośrodka przy ulicy Sienkiewicza, który docelowo pozwoli już w jednym miejscu zgromadzić cały zespół terapeutyczny i równolegle, bez wzajemnej ingerencji, takie zajęcia w dużo większej dostępności przeprowadzać. To wspaniała inicjatywa. To, jak zauważył pan redaktor, też miły przykład, który wyjątkowo idzie z Białej Podlaskiej wobec stolicy województwa, bo udana realizacja tego przedsięwzięcia w Białej Podlaskiej ma za sobą w terminie późniejszym pociągnąć także podobne przedsięwzięcie w Lublinie. Stanowi też ładne wyróżnienie naszego miasta jako ośrodka przyjaznego swoim mieszkańcom, także tym wymagającym większej pomocy. Ilość osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, dotkniętych bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności, to według oficjalnych statystyk około 13%. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, dlatego że nie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny gołym okiem, że to jest bardzo pokaźna część naszego społeczeństwa. Wielu z nas z różnego rodzaju wyzwaniami się zmaga. I dzisiejsza inicjatywa jest kolejnym przykładem tej solidarności społecznej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to Polskiemu Związkowi Głuchych i jego terenowi, oddziałowi terenowemu w Białej Podlaskiej, na Lubelszczyźnie. Przedsiębiorcy, społecznicy. Tak, to kolejny przykład tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Tutaj pan Stanisław Romaniuk po raz kolejny udowadnia, że wspiera różnego rodzaju potrzebne inicjatywy społeczne. Sam jest bardzo związany ze środowiskiem osób głuchych w Białej Podlaskiej. To nie pierwsze jego zaangażowanie we wsparcie tego środowiska. Bardzo mu za to dziękuję. Bo inicjatywa powstała tutaj od pani prezes. Przedstawiła, jakie potrzeby są tutaj w Białej. To było około 2 lat temu. Ja na jednych z rozmów z prezydentem Stefaniukiem przedstawiłem, że taka inicjatywa jest. On przyklepał, fajnie mówi, róbcie, a to jeszcze mi dodało więcej sił. I w ciągu ilu zrobiliśmy? Pół roku, projekt, wszystko, tak? Bardzo szybko. I to wszystko rośnie. To znaczy, mieliśmy takie spotkanie tutaj w siedzibie Polskiego Związku Głuchych. No i była pani przedstawiciel tej spółki, która pełni tą funkcję rehabilitacji tych dzieci niepełnosprawnych.
przedstawiła problemy, jakie są. No i żeśmy tak wspólnie podjęli decyzję, że jest duży plac. Można tutaj coś jeszcze zorganizować. No i zaczęliśmy działać w tym kierunku. No, pierwsze rozmowy były z prezydentem Stefaniukiem, który podniósł na duchu i poparł tą inicjatywę. No i zaczęliśmy od dokumentacji. Zrobiliśmy dokumentację, projekt, bardzo szybko. No i chcemy to zacząć jak najszybciej budować. No w sumie fundamenty już są. Ale w tej chwili jest taka sytuacja, że dobrze byłoby, żeby wspólnie dużo osób się zaangażowało, bo to będzie obiekt nie tylko dla nas, ale dla miasta. No i będę jeszcze chodził do prezydenta z prezesem Koprieniukiem po to, żeby wystąpić do Warszawy i Warszawa przekazała nam ten obiekt, ten teren, żeby to było białe i nie Warszawy, tak jak oni chcieli 3 lata temu sprzedać ten budynek, a pieniądze przekazać na dług, a naszą firmę, znaczy nie naszą firmę, tylko nasz Polski Związek Głuchych do prezydenta wysyłali, żeby dał lokal i tam sobie, żebyśmy rządzili. A myśmy się na to nie zgodzili. Postawiliśmy na swoim, że teren jest nasz i będziemy wszystko robić, żeby to zostało. Mniej więcej jaka jest wartość tej inwestycji? To znaczy ta inwestycja, ona jest planowana w granicach, według projektanta, w granicach 1 000 000 zł. Ale myślę, że to jak będzie wspólnie, to będzie o wiele taniej. Także. Na wiosnę przyszłego roku otwarcie? No na wiosnę to 100%. Myślę, że będziemy to już wstęgę przecinać. No zobaczymy. Nie ma co na razie przesadzać i chwalić się, że to, czego ja strasznie nie lubię. Abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli doprowadzić do pomyślnego końca to dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy dla naszego pożytku i ku chwale Twojego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Jestem przekonany o tym, że dawniej, jak też nie było takich miejsc, to wiele osób się męczyło bez jakiejkolwiek pomocy przez całe życie. A wiemy wszyscy, że szybka diagnoza, wczesna diagnoza i dobra rehabilitacja czasami dużo pomaga. I właśnie, żeby tej pomocy, jeżeli już muszą doświadczać, niech doświadczają od Was jak najwięcej. A Wy miejcie radość, że pomagacie, a oni niech korzystają z tego. A przed nami wszystkimi droga do nieba.